Przedstawimy paradoks Monty'ego Halla. W tej grze uczestnik wybiera jedną z trzech bramek. W dwóch bramkach są kozy, a w trzeciej świetne auto, które chcesz wybrać. Kiedy wybierzesz bramkę, prowadzący pyta, czy wolisz zostać przy tej decyzji, czy ją zmienisz. Najpierw otwiera jedną bramkę z kozą. Najlepsza strategia w tej grze to zmienić decyzję. Bo w dwóch trzecich przypadków wybrałeś kozę. Zmieniając wybór, łatwiej trafisz na auto. Nieważne, jaka była pierwsza decyzja, jest bardziej prawdopodobne, że wybrałeś kozę, a nie auto. Kiedy więc prowadzący pyta, czy chcesz zmienić decyzję i otwiera bramkę z kozą, zmień swój wybór, bo jest bardziej prawdopodobne, że to była koza. Szansa jej wybrania w pierwszej próbie wynosiła 2/3, a wybrania samochodu 1/3.